Wyobraźmy sobie, że przychodzi do ciebie kancelaria, która tak typowo po staroświecku pracuje właśnie, jeżeli już robi projekty, to robi waterfallowe, jeżeli to doradztwo świadczy, to świadczy w taki sposób, że właśnie oni się odgradzają od świata murami i w ogóle nie odbierają telefonów, robią tą opinię prawną, po czym dopiero z tym przychodzą do klienta i się okazuje, że albo dobrze trafili, albo może nie tak do końca dobrze. No i już ta firma zrozumiała, że w sumie to trzeba zrobić inaczej. To na jakie dwie albo trzy rzeczy na samym początku radziłbyś zwrócić uwagę, żeby jak najbardziej się spróbować trochę zagile'ować, że tak to ujmę? Zwróciłbym uwagę na to, żeby spróbować zobaczyć, jak wygląda nasza komunikacja z klientem. Mhm. Czy nasza komunikacja z klientem jest komunikacją opartą na języku klienta, czy na naszym języku. Okay. Jeżeli jest oparta na naszym języku, to może być pewien problem, ponieważ to my ten język doskonale rozumiemy, ale nasz klient nie za bardzo. Nawet jak mówi, że rozumie, to on go nie rozumie. To jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że zaczynamy rozmawiać z zaawansowanymi matematykami, dla których pewne sformułowania są zupełnie oczywiste, no ale dla nas to jednak jest mimo wszystko czarna magia, tak, to co do nas mówicie. Więc na pewno zwróciłbym uwagę na to, w jaki sposób komunikujemy się z klientem. Druga rzecz, zwróciłbym uwagę na to, w jaki sposób pracujemy w zespole. Trochę skończyły się czasy takich produktów, czy takich usług prawnych, czy doradczych, które jest w stanie zaadresować jedna osoba. Z reguły buduje się komplementarne zespoły. Mhm. Ponieważ jeżeli klient typu bank, ubezpieczyciel, nie, duży sektor samochodowy ma jakiś problem, wyzwanie, to jest z reguły taki problem, takie wyzwanie, które wymaga kilku obszarów prawa, żeby się spotkały. Więc to musi być człowiek od danych, to musi być człowiek od technologii, to musi być człowiek, który będzie w stanie zrozumieć, na czym polega na przykład kwestia antymonopolowa. Jeżeli nie będziemy mieli sposobności do budowania komplementarnych zespołów w kancelarii, tylko będziemy mieli takie silosy, mhm, które siedzą w zamkniętych gabinetach, mhm, to będziemy mieli bardzo duży problem, żeby dotrzeć z szybkim doradztwem dla klienta. Okay. Bo my, zanim my zbierzemy zespół, to nasz klient stwierdzi, że on już, jest za późno. Tak, on już nie może dłużej czekać. No tak. Więc to jest pewnie taki drugi obszar, na który warto zobaczyć. A trzeci, do którego bym bardzo namawiał, to jest taki, żeby produkować nasze produkty prawne, tak, to są często jakieś umowy, memoranda, opinie mniejsze, większe, w sposób iteracyjny. Tak, ta iteracyjność jest bardzo racjonalna, to znaczy budowanie krok po kroku i żeby klient najczęściej był angażowany w to budowanie, bo nic lepiej nie działa na klienta, jak przekonanie, że ten produkt powstawał też z cząstką jego wiedzy, że on idzie w tym kierunku, w którym on sobie życzy, żeby on szedł. Zupełnie inaczej klient reaguje na taki produkt. To była zapowiedź odcinka, który w całości usłyszysz w najbliższy poniedziałek. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Ekipa podcastu Poza Prawem się kłania.